Dzień dobry, jest wtorek rano, a ja maszeruję na hot pilates, moi drodzy. Mogliście się zorientować, że bardzo się zaangażowałam w hot jogę w Los Angeles, natomiast przed przyjazdem tutaj wymyśliłam sobie, że przetestuję hot pilates w Stanach, bo nie słyszałam o hot pilatesie, no nie w Łodzi, może w Warszawie jest, a jest jakiś taki dosyć mocny trend. I akurat zostało mi jeszcze kilka wyjściówek z tego class passa, o którym wam mówiłam, więc tutaj za rogiem, w sumie 3 minuty stąd jest studio, lecę i dam wam znać, jak mi się podoba. Moje nogi to jedyne, co mogę wam pokazać. Słuchajcie, to było straszne! Ledwo idę. Czas na przepyszną zupkę na lunch i do tego świeży chlebek z wegańskim masłem. Powiem wam, że jest godzina 13:30 i jeżeli wyjdę z domu o 14:00, to będzie cud. Maluję się, w ogóle chcieliście mieć więcej filmików w serii Get Ready With Me, ale coś mi to nie wyszło, bo moje Get Ready With Me jest takie samo od 4 lat, więc nic nowego tam nie znajdziecie, a ja robiąc to w tym podglądzie, to zaraz sobie tak umarzę twarz, że to będzie komedia. W każdym razie chciałam powiedzieć, że tak mnie wymęczył ten trening, że dochodzę do siebie, serio, i to tak mega słabo mi idzie, bo nie sądziłam, że to jest takie trudne. Pani mnie uprzedziła, że jeżeli to jest mój pierwszy raz, to żebym się nie stresowała, bo to jest zaawansowana grupa, niby otwarte dla wszystkich, nie? I żebym sobie robiła w swoim tempie, ale znacie mnie lub nie, ja jestem bardzo takim typem fightera i ja się nie będę tutaj poddawała ani odstawała od grupy. Więc finał był taki, że myślałam, że tam zdechnę na tych zajęciach autentycznie, ale zrobiłam wszystko, po prostu lało się ze mnie gorzej niż na tej jodze. Po prostu już naprawdę przekroczyłam swoje limity, także szykuję się, dlatego że idę sobie jeszcze ostatni raz pozwiedzać tak porządnie San Francisco i dzisiaj z Martą idziemy na taki fajny event w Oakland, więc zabieram was do Oakland i tam będzie jakieś robienie przypraw, mieszanie przypraw do grzanego wina oraz nie wiem, jakiś poczęstunek i projektowanie swojej własnej etykiety do wina, coś w tym stylu, także fajna sprawa. No, ja kończę się szykować i mam nadzieję, że o 14:00 wyjdę i będę miała 3 godziny, żeby sobie tam połazić. Także adios. Wzięłam, słuchajcie, taki zarąbisty sweter od Marty. On jest w ogóle złoty. Nie wiem, co na to Marta, ale już tak mi się znudziły moje ciuchy, więc idę sobie tak, bo do końca nie wiemy, czy to będzie impreza taka bardziej casualowa, czy taka bardziej workshopowa, więc myślę, że to taki spoko rozwiązanie. Nie zdajecie sobie sprawy, ile mnie kosztowało nakręcenie dla was jednego klipu z metra. Po prostu tak mnie rozwalił ten trening, po prostu czuję się totalnie, totalnie jakby mnie rozjechał pociąg. Idę zwiedzać, dam radę. Gdybym miała dzisiaj za mało ruchu, to idę na wzgórze widokowe. Parę filmów temu obiecałam wam, że zrobię vlogmas o tym, co sądzę o San Francisco i o LA. Postanowiłam, że to podzielę, więc idę sobie całkiem spokojną ulicą. Trochę wieje, mam nadzieję, że tego nie słychać. Więc powiem wam kilka zdań o tym, co sądzę o San Francisco. Uwielbiam San Francisco i doszłam do wniosku, że zawsze będzie miało wyjątkowe miejsce w moim sercu, bo było moim pierwszym miastem w USA, do którego przybyłam. I daje mi takie poczucie spokoju i domu. Nie wiem, o co chodzi, to jest taka właśnie energia, która mnie wycisza. Nie czuję jakiejś takiej specjalnej gonitwy. Mówię tutaj w kontekście, w kontraście do Los Angeles, które było takie
dawał mi taki wewnętrzny niepokój. Nie mówię, że to była ani dobra, ani zła, ale wiadomo, że miło jest poczuć właśnie się tak dobrze, poczuć takie wewnętrzne wyciszenie. Już mi boli ręka, bo dzisiaj jestem, słuchajcie, w średniej formie. Jejku, jakie są piękne widoki. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ślicznie jest. No tak, odpowiadając z grubej rury, nie jest to miasto, w którym mogłabym mieszkać i może do kogoś zaskoczyć, ale ono wydaje mi się być trochę nudne dla mnie. To jest miasto zdominowane przez technologię, to jest ogromny kryzys społeczny, ceny idą w górę, jest absurdalnie drogo i wszystko jest jakby podporządkowane przemysłowi technologicznemu, w którym są duże pieniądze i ludzie, którzy po prostu nie zarabiają tych pieniędzy technologicznych, tak w kontekście tego, w ogóle trochę się buja, to nieważne. W kontekście mojej wizyty w Facebooku, właśnie tego typu ludzie, osoby, które nie należą do nich, mają problem, bo naprawdę ceny są strasznie wysokie. Tutaj jest, to miasto jest super dla mnie, dlatego że ono jest dosyć kompaktowe, łatwo się po nim przemieszczać, można to robić bez auta. Wiele rzeczy jest blisko siebie, sporo tutaj można chodzić, jest podobny styl architektoniczny, jest łatwo to miasto sklasyfikować, łatwo jest je ogarnąć, łatwo jest je zdefiniować, przynajmniej dla mnie. Więc ja mam ogólne takie, mogę powiedzieć, że to jest taka architektura, to mi się podoba, takie są ulice, tego typu są ludzie, przez to ono jest takie przystępne i nie jest takie dziwne jak LA. Dobra, pauza. Kolejna rzecz, San Francisco jest piękne. Ma niesamowitą architekturę, jest przemalownicza, jest całkiem czyste moim zdaniem. Rzeczywiście istnieje problem bezdomności i narkomanii, ale ja nie miałam z tym dużej styczności i nie rzuciło mi się to tak w oczy jak w Los Angeles. Więc ogólnie jest to miasto, do którego mam ogromną sympatię, do którego chętnie wrócę turystycznie, poczuć jego klimat, ale nie jest to miasto, gdzie odnalazłabym siebie. Dlaczego? Nie wiem, ale myślę, że trzeba się czasami kierować zawsze takim wewnętrznym głosem i intuicją. Chciałam wam pokazać, że podchodzę właśnie pod górę, więc może chwilę jeszcze tutaj stanę, bo jest to trudne. W każdym razie, tak jak mówię, dla mnie jest trochę za mało ekscytujące, ale jednocześnie właśnie daje mi ten spokój, także coś za coś. Jest moim zdaniem piękne i konkretne, łatwiejsze do zdefiniowania, łatwiejsze do ogarnięcia, bardziej przyjazne człowiekowi, no i rzeczywiście bardzo europejskie. I kocham San Francisco. A wy może jutro, w jutrzejszym odcinku powiem wam, dlaczego nie mogłabym tu mieszkać. Mój top powód. Dajcie znać, czy chcecie, to wam powiem. Bo jest jeden powód czołowy i myślę, że padniecie, jak wam powiem. No, wchodzę na to Coit Tower, nie wiem, czy wejdę na ten tower. Wchodzę na to Telegraph Hill, zrobię zdjęcia i odpocznę, bo się babcia zmęczyła. No, zdecydowanie warto było się tutaj wdrapać. Tam był ten widok, co widzieliście przed chwilą. Tutaj się ciągnie chyba Bay Bridge, tak mi się wydaje. I tam też jest panorama. I to samo z tej strony. Bo ocean jest tutaj wszechobecny. Słabo to widać na kamerce, co prawda. Tu przyjadę z mamą, to wejdę na górę. Ale teraz mi się nie chce. O, teraz jesteśmy z drugiej strony i kto poznaje tego kolegę? To jest, słuchajcie, Golden Gate. A ja będę szła tutaj w lewo. Bo tutaj gdzieś jest ta słynna... O, widać. Tu jest ta słynna ulica. Dobra, robimy akcję przybliżando. To jest ta słynna ulica Lombard Street. Widzicie? Ta kręta uliczka. Ha! Ale wam zrobiłam. No, to idziemy tam. Pewnie jest 20 minut i to zajmie. A zobaczcie, kogo tutaj mamy. Alcatraz. No i fajnie. Powiedzcie mi, że tu nie jest przepięknie. Zobaczcie, jaka kultowa sytuacja. No pięknie, że mi się udało. No, a my idziemy tam. Słuchajcie, jeżeli ja dotrwam dzisiaj do końca dnia, to będzie cud. Już nie mogę. Odnoszę wrażenie, że wszystkie zdjęcia tutaj są robione z drona, bo nie da się zrobić ładnego.
słuchajcie, genialna proteinowa przekąska, którą zgarnęłam z Facebooka. Nie sądziłam, że coś o smaku lemon poppy seed będziemy tak smakować, jest boskie. Słuchajcie, u nas zmiana planów, nie idziemy na event, to robimy zakupy w sklepie z zdrową żywnością, czyli to, co ja lubię najbardziej. Nasza zmiana planów zmieniła się w najlepszy wieczór w historii, bo robimy pizzę. Kto kojarzy film poprzedni z San Francisco, ta pizza już była w naszym repertuarze i jest po prostu przepyszna na kukurydzianym spodzie gluten free. Do tego grillowane warzywa i rucola, pyszka. Kochani, wieczór idealny, pizza, film świąteczny i ozdoby. I przyjaciółka. Słuchajcie, jestem w łóżku i jest super ciemno, bo wszystko jest zgaszone. Chciałam wam tylko podziękować za oglądanie. Ten dzisiejszy trening mnie absolutnie zniszczył. A film, który oglądałyśmy, to było... nawet nie wiem, jak się nazywa ten film. Jakaś historia kopciuszka, jakiś nowy film Netflixa z Gregiem Salkinem i taką dziewczyną też. Znaną z filmów Netflixa, mocno średni. Ale było spoko, pizza była pyszna. Widzimy się jutro. Pa, pa.